Nauczanie domowe. 22 maja. Ewangelia według świętego Jana. Rozdział 16, wersety od 20 do 23. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic mnie nie będziecie pytać. Jezus pokazuje dwa stany emocjonalne, które są związane z tym samym wydarzeniem. I w tym samym wydarzeniu biorące udział osoby reagują inaczej, przeżywają inaczej. Z jednej strony jest płacz i zawodzenie, które wydają się uzasadnione, tak przynajmniej ocenia to Jezus, a z drugiej strony jest wesele, jakby inny świat, który dla Jezusa jest traktowany z dystansem. Nie ma wprost potępienia, ale wyraźnie jest pokazana sympatia Jezusa po stronie tych, którzy przeżywają rodzaj smutku. Widzimy więc, że Jezus pokazuje osoby, które mają różny sposób patrzenia na rzeczywistość, różny sposób patrzenia na świat i wydarzenia, które w nim mają miejsce. Powód płaczu i śmiechu tu jest kluczowym. I to powoduje radość, zabawa, komercja, coś, co błyszczy, co zachwyca, co pociąga, co jest rozrywką. I widzimy, że Jezus chce pokazać, że ci, którzy myślą poważnie o życiu, jednak nie idą w tym kierunku. Nie pozwalają, żeby ich serce stało się pochłonięte takim weseleniem się, takim braniem z tego życia garściami, jak niektórzy mówią. Jezus pokazuje, że jego uczniowie, mając dystans do tych wydarzeń, raczej traktują je jako powód do tego, żeby zastanowić się i nawet zapłakać nad sytuacją tych, którzy zostali wciągnięci przez ducha tego świata. Jakie możemy wskazać konkretne sytuacje? Na przykład ktoś sobie nie radzi i z tego powodu płacze, ale znajdzie się grupa tych, którzy są ciągle na fali, ciągle są zadowoleni, ciągle są tymi, którzy jak cwaniacy wygrywają los na loterii i po prostu wyśmiewają tego kogoś, kto sobie nie radzi, kto płacze nad swoją bezradnością. Bywają rodzice, którzy, czy dziadkowie, którzy płaczą nad zagubieniem swoich dzieci. Te dorosłe dzieci świetnie się bawią. One weszły w ten świat. One próbują na tym świecie zrobić karierę. Ale jednak rodzice przeżywają ból. Dzieci płaczą też czasami przez rodziców, którzy mówią: no mi też coś od życia się należy. I niestety, podejmując decyzje, nie zwracają uwagi na swoje dzieci, na ich lament, na ich ból duszy, na ich łzy, które płyną, bo dzieci spodziewały się czegoś innego i pragną czegoś innego, niż dają im rodzice, niż to,
za czym rodzice biegają. Jezus pokazuje naszą sytuację. Świat nie będzie bardzo przystawał do nas, do naszych wartości, do naszego patrzenia. Często musimy zapłakać nad tym światem. Zapłakać z tego powodu, że chcemy żyć nowym życiem. Życiem nie z tego świata. I to nowe życie rodzi się. Poczęło się przez wiarę, ale wymaga porodu do wieczności. Dlatego Jezus porównuje właśnie nas do takiego czasu. Do czasu, kiedy to nowe życie w nas, zaszczepione, dane nam już, wymaga wydostania się, wymaga urodzenia. A to ból, a to jest trud, który znosimy i który przeżywamy. Przy czym Jezus pokazuje, że smutek zamienia się w radość. Te przestrzenie obmyte łzami stają się oczyszczonym srebrem. To nie jest coś, co łaska Boża, sam Jezus porzuca. Ta przestrzeń nie została zapomniana, ta przestrzeń nie została jakby skreślona, o bo tam jest smutek. Ona się przemienia. To właśnie ta przestrzeń. Przestrzeń bezradności, która otrzymała pomoc. Tego, który wszystko może. Tego, który jest pocieszycielem i przeprowadza nas przez tę słabość, przez tę bezradność. To powoduje, że spotkanie z Jezusem, z tym, który jako dobry pasterz nas prowadzi, ta przestrzeń naszej bezradności staje się radością, bo ona zostaje wypełniona Bożą pomocą, wypełniona Bożą obecnością. Kiedy rodzice widzą nawracające się dzieci, ta przestrzeń tęsknoty za ich świętością, za ich prawością, za ich bliskością z Bogiem, zostaje właśnie przez tego, który objawia się jako prawda i światło, zostaje zaspokojona, zostaje wypełniona. I ten smutek, ta przestrzeń smutku staje się w tym momencie przestrzenią radości, przestrzenią pocieszenia. I dzieci, którym zależy, które smucą się z powodu kłótni rodziców czy ich niewłaściwego postępowania, kiedy widzą, jak rodzice godzą się, jak rodzice na nowo budują, jak rodzice na nowo chcą ofiarować coś sobie nawzajem, wówczas ta przestrzeń smutku staje się radością. Jezus, który jest sam darem, w tym darze człowieka dla człowieka, w tym darze, którym małżonkowie sobie nawzajem coś podarują, ofiarują. W tym darze objawia się obecność Boga, obecność tego, który jest sługą i przyszedł, aby służyć i nauczyć nas tej służby. Jezu, który przyszedłeś do nas, który sam głęboko wszedłeś w tajemnicę ludzkiego serca, pomóż nam, abyśmy umieli zobaczyć, na co zwrócić uwagę, gdzie położyć akcenty, byśmy też nie bali się przestrzeni, które dzisiaj są miejscem porodu, są miejscem bólu, są miejscem nawet smutku. Byśmy przyjmując Twój sposób myślenia, Twój sposób prowadzenia nas w czasie, w historii, umieli docenić to wszystko, co jest oczyszczane nawet naszymi łzami, byśmy byli w stanie przyjąć, że ta przestrzeń w nas czeka na wypełnienie Tobą.